Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia na kanale IT Hardware. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, a my już lecimy z paczką newsów, których jest naprawdę dużo. Tutaj mam je w Excelu, ale w Excelu nie będziemy się na nie patrzeć, tylko lecimy sobie. WEF uznaje dezinformację za jedno z największych globalnych zagrożeń. To jest World Economy Forum. To jest takie forum ekonomiczno-polityczne. I powiem Wam szczerze, jestem w stanie się z tym zgodzić, że dezinformacja to jest jedno z największych zagrożeń obecnie, które nas czekają. Głównie przez to, że po pierwsze, bardzo dużo osób jeszcze nie jest uodpornione na dezinformację, nie porównują źródeł, czytają coś w jednym miejscu, jakby nie porównują tego w innym miejscu, tylko bezkrytycznie taką informację przyjmują. A drugą kwestią to jest postępujące możliwości, które pozwalają wrzucać jakby jeszcze większe przekłamania do dezinformacji, między innymi deepfake, tak? Że potrafią zrobić wypowiedź jakiegoś człowieka, która nie była jego, w pełni sfabrykować, więc już w tym momencie, jak gazety kiedyś pisały, że ktoś coś takiego powiedział, przy czym udowadniał ten ktoś, że czegoś takiego nie powiedział, no albo nie wiem, w jakiś inny sposób ludzie dochodzili, że to jest jawne kłamstwo, to było proste. W dzisiejszych czasach można pokazać filmik, że coś ktoś mówi, przy czym ten ktoś tego nie powiedział, bo to nie był on, więc faktycznie uważajmy coraz mocniej na dezinformację w internecie. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to dezinformacja raz, a dwa hasła. Hasła raz, że są zbyt mało skomplikowane, piszcie skomplikowane hasła, to raz, dwa, włączajcie weryfikację dwuetapową, trzy, najlepiej używajcie kluczy sprzętowych. Fajne są też takie agregatory haseł, które wszystkie hasła mieszczą w jednym miejscu, ale na przykład taki NortonLifeLock, właśnie dane z tego magazynu kluczy wyciekły w dark webie. I nie tylko z niego, ale wcześniej gdzieś czytałem, że z innego też bardzo popularnego takiego menedżera haseł też wyciekły hasła, więc kurczę, nikomu niestety nie można ufać. Elon Musk zmienia zdanie, nawet on, widzicie, nie jest stały w uczuciach. Model X i S po tym najnowszym lifcie będą w końcu mogły mieć normalną kierownicę. Jak wiecie, do tej pory miały wolant, czyli po prostu takie coś jak do sterowania samolotem. Moim zdaniem to był na tyle kiepski pomysł, że no było to niewygodne. I wiadomo, tutaj stawiając na autonomiczność, okej, Tesla bardzo mocno pcha autonomiczność, a ma dopiero level drugi, może 2+, nawet jeszcze nie jest u przeciągu levela trzeciego, a co dopiero do levela czwartego, na którym faktycznie takiego typu sterowanie będzie użyteczne, więc te kierownice wracają niestety za dopłatą, niestety ciągle nie będzie fizycznych przycisków, a szkoda, bo jednak fizyczne przyciski są dużo wygodniejsze od dotykowych, no ale droższe w produkcji, więc już wiecie, dlaczego wszystko w dzisiejszych czasach jest na ekranach i bez guzików fizycznych, bo dużo taniej wyprodukować panel dotykowy, nie trzeba go certyfikować, nie trzeba przeprowadzać testów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jakieś tam trzeba, ale nie tak jak w normalnych fizycznych przyciskach, gdzie jakaś maszyna musi milion czy 10 milionów razy nacisnąć przycisk i sprawdzić, czy materiałowo on jest dobry. Dobra, teraz przechodzimy sobie do sztucznej inteligencji, o której było wcześniej. Artyści złożyli pozew przeciwko sztucznej inteligencji za naruszenie praw autorskich. Tutaj co prawda się z tym nie zgodzę, bo jak naruszenie praw autorskich, czyli ewidentne skopiowanie czegoś przez sztuczną inteligencję, byłoby naruszeniem praw autorskich, tak tutaj artyści rzucają się co do stylu, że jakby sztuczna inteligencja odgapia styl, no ale przepraszam. 2000, 3, 4, 5 tysięcy historii lat sztuki polega na tym, że ludzie się inspirują. Przecież całe, że tak powiem, okresy w dziejach sztuki, czy później jakieś style w sztuce, modernizm, pozimpresjonizm i tak dalej, to wszystko był jeden styl, który zaczął się od jakiegoś jednego konkretnego malarza, potem go ludzie zaczynali naśladować i w ten sposób powstawał styl. Jak? Poprzez naśladownictwo. A teraz, jak sztuczna inteligencja naśladuje, to źle. Jak ludzie przez tysiące lat naśladowywali, to było ok. Ba, w starożytnym Rzymie naśladowanie było czymś fajnym,
sposobem największej gratyfikacji. Dopiero współcześnie jakby naśladowanie jest troszeczkę źle kojarzone. Kiedyś naśladowanie było czymś najlepszym. Naśladować było fajnie i jeszcze lepiej było być naśladowanym. A teraz, no, coś takiego, nie zgadzam się z tym do końca. Jest gigantyczne spadki sprzedaży dysków HDD, więc przechodzimy już do tej części bardziej hardware'owej. Po 40% niemal wszystkich producentów. Czy to koniec dysków HDD? Nie mam pojęcia, aczkolwiek się domyślam. W serwerach jeszcze pewnie przetrwają, w NASach też. Mam nadzieję, że będą za niedługo za drobne dostępne, bo mi by się 5 dysków takich 16-terabajtowych do NASA przydało. A na razie cały czas jeszcze są drogie. Ale nie tylko PC-ty i dyski HDD, ale te smartfony zaliczyły gigantyczny spadek sprzedaży. No cóż, mamy kryzys, ludzie nie kupują nowych sprzętów, bo są ważniejsze rzeczy, jak całe utrzymanie wzrosło, no to po co kupować nowe sprzęty co roku, jak te telefony dają spokojnie radę przez 2, 3, 4 lata. Więc widać, że w tym roku wszyscy odpuszczają z jakimiś większymi upgrade'ami. No ale jak ktoś będzie chciał przeprowadzić upgrade na MacBooki Pro z chipami M2 Pro i M2 Max, no to ceny startują od 12 tysięcy. Tak, w minionym tygodniu Apple pokazało nowe MacBooki Pro. Był o tym cały odcinek u mnie na kanale, więc zapraszam. Nowy standard pamięci RAM w laptopie CAM, czyli tam jeszcze nie znam rozwinięcia skrótu. Zaraz Wam powiem, jak to się nazywa. Compressed Memory... Coś takiego. Gdzie to było? Compression Attached Memory Module, czyli skompresowany moduł dodatkowy pamięci. Jakby on z jednej strony ma tylko pamięci płytki laminowanej ustawione, przez to jest cieńszy niż klasyczny SODIM. Przecież konstrukcja SODIMA ma już ponad 20 lat. Jak na rynek, który się tak dynamicznie rozwija technologicznie, to 20 lat niezmieniania standardu to jest troszeczkę zabetonowanie się w jednym miejscu. A to ma pozwolić odchudzić laptopy. No wiadomo, przez jakiś czas pewnie będzie to dość drogie, natomiast głównie ma trafiać do ultrabooków. Tam i tak częściowo w większości te pamięci RAM w tym momencie są już lutowane, więc i tak ich nie podmienimy. A takie coś, co będzie tańsze, więc teoretycznie może wyprzeć pamięci lutowane, co by mi się podobało, a jednocześnie zapewnić dalej smukłość laptopa, to moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Jeżeli chodzi o laptopowe rzeczy, to Lunar Lake, czyli procesory od Intela, takie laptopowe, będą zupełnie inną technologią, zupełnie nową architekturą opracowaną właśnie na potrzeby głównie rozwiązań mobilnych. Więcej pewnie będę o tym mówił, jak już będzie więcej informacji o tym wyciekać, może jakieś testy wydajności, bo jestem ciekawy, co te procesory przyniosą, a liczę najbardziej na to, że przyniosą potężne, zintegrowane karty graficzne. Nadchodzą też budżetowe karty graficzne AM5 pod oczywiście najnowsze Ryzen z serii 7000 na chipsecie A620. Zobaczymy, jak tutaj z cenami to będzie wyglądać w polskich złotych. No, mam nadzieję, że zaczną startować poniżej 1000 zł, jeżeli chodzi o cenę. Tutaj mają się zaczynać od $125, więc to jest okolice 600 zł. I liczę na to, że może jeszcze taniej da się te płyty wyrwać. Jak już coś się będzie pokazywać, to pewnie na IT Hardware będą testy, więc zapraszam. 4090 pali nawet specjalne wtyczki 12-pinowe. No, mowa tutaj tylko o 4090. Ja mam taką wtyczkę 12-pinową, 12 plus 4 pin w swoim, tutaj, znaczy swoim pożyczonym 4080 i na razie nic jej się nie stało, więc no, tylko 4090 daje sobie z nimi radę. Z kolei to już saga już, bo już chyba trzeci czy czwarty tydzień pod rząd o tym wspominam, więc króciutko. Jeżeli chodzi o te problemy z komorą parową w RX-ach 7900 XTX, to ponoć skala reklamacji może być dużo większa niż na początku zakładano, a co za tym idzie, może nie wystarczyć kart na bezpośrednie zwroty, ale miejmy nadzieję, że wszystko wystarczy. Ale pozostając przy 7900 XTX, pozytywna informacja, karta może osiągać traktowanie
3,5 GHz to bardzo dużo, bo wyobraźcie sobie, że taka karta ma tysiące rdzeni i każdy z nich na 3,5 GHz. No niekoniecznie, dosięgała ta karta w teście, w blenderze do 3,5 GHz, natomiast głównie trzymała się w okolicy 3000. W grach natomiast te 3000 jest niemalże nieosiągalne, więc owszem, karta wbija ponad 3 GHz bez problemu, ale nie w grach. W grach już się nie da tego zrobić. Z kolei nowe sterowniki obniżają zapotrzebowanie nowych Radeonów na prąd, no bo te są dość łapczywe. Podczas zwykłego oglądania YouTube'a taka karta potrafi łyknąć zarówno 7900 XT, jak i XTX kolejno 71 W i 81 W, gdzie dla porównania takie 4080 przy tej samej czynności łyka 30 W. I okej, nowe sterowniki obniżają te wartości do 46 i 54 W, więc nieźle, ale to cały czas praktycznie 40% więcej bez obciążenia niż taki RTX serii 4000. I mi to dało do myślenia, bo jak myślałem do tej pory, że te RTX-y są bardziej prądożerne, a jednak zarządzanie energią jest po prostu dobani w Radeonach. Jak maksymalny pobór jest niższy, tak w tych takich codziennych czynnościach, to sumarycznie nam ta karta może zjeść więcej, bo w cyklu mieszanym, powinien być taki cykl WLTP dla kart graficznych, w cyklu mieszanym, no to by wychodziło, że te karty palą ogólnie więcej prądu. Nieciekawie, nieciekawie. A Nvidia zamierza uśmiercić serię MX, czyli tych najsłabszych laptopowych kart graficznych. I powiem Wam szczerze, był u mnie cały odcinek na ten temat, więc jak ktoś jest ciekawy, to niech wbija, ale generalnie powodów jest kilka. Po pierwsze, coraz mocniejsze zintegrowane układy graficzne. Po drugie, coraz mniej prądożerne te bardziej wydajne karty graficzne, jak na przykład RTX 4050, więc ta pośrednia rzecz już praktycznie nie jest potrzebna i nie dziwię się, że Nvidia chce ją uśmiercić. A z kolei 4080 i 4070 Ti otrzyma nowe poprawione GPU, bo właściwie ma się ono różnić jedną rzeczą, brakiem komparatora, czyli takiego obwodu porównawczego, który sprawdza napięcia wejściowe do procesora. Ma to obniżyć koszt produkcji o dolara, ale no wiem, że to nie brzmi spektakularnie, natomiast koszty produkcji obniżone o dolara kosztami finalnymi mogą bardzo, bardzo się różnić, więc będzie to może nawet kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów na cenie już końcowego produktu, więc można się spodziewać tańszych kart graficznych. Niewiele, ale zawsze coś. Pierwsze testy 4090 w laptopach, niestety testy porównujące 4090 do 3080 Ti, które było najwydajniejszą laptopową konstrukcją poprzedniej generacji, o tym samym TDP, ale w technologiach DLSS. Więc jest to takie strasznie pod Nvidia. Nvidia bardzo pushuje tego DLSS-a i okej, to jest bardzo fajna rzecz, natomiast testy tylko w DLSS-ie... W rasteryzacji pokaż Pan różnicę, a nie w DLSS-ie. No w DLSS-ie potrafią być te różnice gigantyczne, nawet do 263%, ale mimo wszystko poczekamy, zobaczymy, jak będzie się to finalnie prezentować, a premiera już tych laptopów niedługo, chyba początkiem lutego pierwsze modele powinny wychodzić. 4060 Ti, nowe przecieki, to jest karta, na którą wszyscy czekamy. No niestety może nie być taka tania, jakbyśmy chcieli, bo poniżej 500 dolców ma kosztować, ale czy to będzie 500 czy 400, tego nie wiadomo. Natomiast ja bym stawiał, że to będzie 450, czyli cena około 3000 zł. No, może nie około 3000, ale te 2800, 2600, 2700, ale za 40 60 Ti, no to mimo wszystko trochę drogo, gdzie wydajnościowo karta będzie na poziomie 3070. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie cenowo. Liczę na to, że nie będzie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Fajnie by było. A tutaj RTX za 30 tysięcy złotych, bo dlaczego nie? Nvidia pokazała RTX-a A6000, to oczywiście jest karta dla profesjonalistów, takich profesjonalistów do serwerowni, na uczelni i tak dalej. 48 GB pamięci GDDR6, pełny rdzeń AD102, czyli 18 tysięcy rdzeni CUDA, no ale na tyle obniżone taktowania, że pobór prądu tylko 300 W. Do grania ciekawy jestem, jakby się ta karta nadawała, na pewno będzie mniej wydajna niż choćby takie 4070 Ti, tak mi się wydaje.
a karta za 30 koła, ale oczywiście służy do zupełnie czego innego. I teraz przechodzimy troszeczkę z gier, ze sprzętu na gry, ale nadal pozostając w kwestii sprzętowych, Nintendo ponoć ma zwiększyć produkcję Switcha, bo jakby zainteresowanie tą konsolą nie maleje. Tyle lat na rynku jest już ten układ SoC, bo tam abstrahując od samego Switcha, bo wyszła wersja OLED, kilka wersji takich mini, znaczy jedna wersja mini wyszła okrojona, natomiast sam procesor, sam układ SoC, który napędza Switcha, jest już z nami tak długo, że trzeba byłoby to odświeżyć. I trochę żałuję, że Nintendo nie robi czegoś takiego na zasadzie wypuszczenia wersji Pro i tylko i wyłącznie do wersji OLED wrzucenie lepszego SoC. Ja wiem, to nie jest takie proste, jak nam się wydaje, to trzeba całą produkcję przestawić, inne zaprojektować, inne PCB, inny laminat i cała masa innych rzeczy, ale bez jakiegoś takiego bardzo mocnego naciągania się byłoby w stanie wrzucić lepszą konsolę, nie jakimś super wielkim kosztem. Ale wydaje mi się, że oni po prostu na razie stawiają na jak największą sprzedaż zwykłego Switcha, gdzie już przez tyle lat produkowana konsola ma tak zoptymalizowaną produkcję, że zyski są zmaksymalizowane, więc trzepią maksymalną ilość kapuchy i teraz wprowadzenie jakichkolwiek nowych zmian sprawiłoby, że marża by spadła, więc po co mają to robić, skoro i tak ludzie to kupują? A sami skupiają się prawdopodobnie na wprowadzeniu Switcha 2, ale myślę, że nie wcześniej niż w 2024 takiego Switcha 2. Zobaczymy. Teraz już tak już naprawdę bardziej gamingowo, chociaż Tencent też robi sprzęt. Tencent to jest chiński gigant, który ma, no choćby Riot Games należy do Tencenta. W ostatnim czasie była to jedna z tych spółek chińskich, które najwięcej straciły na wartości. Tam chyba 200 miliardów w minionym roku straciła ta firma na wartości, a tymczasem zwolniła 100 osób za łapówki, oszustwa i złodziejstwo. I jeden z pracowników został skazany na 3 lata więzienia, więc gigant przerabiał takie ilości pieniędzy, że sprzyjało to wyprowadzaniu na lewo jakichś dzięgów przez pracowników. A na koniec CD Projekt i Cyberpunk Phantom Liberty, który ma być największym dodatkiem w historii gier. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. No powiem Wam tak, dodatki do Wiedźmina, Krew i Wino i Serce z Kamienia, no były pełnoprawnymi tytułami, były epickie. Historia na kilkanaście godzin, kilkadziesiąt grania, więc bardzo, kilkanaście takiego stricte fabularnego wątku, ale generalnie zabawy na kilkadziesiąt dodatkowych godzin w dodatkach, które były świetne. No więc, jeżeli niczego nie spieprzą w dodatku do Cyberpunka, to też podejrzewam, że będzie to niezłe gamingowe arcydzieło. Dobra, to było tyle na dzisiaj. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się oczywiście, jutro nie, ale jutro na moim kanale, na tym kanale to raczej zobaczymy się dopiero za tydzień. Tymczasem ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Zapraszam do siebie na kanał i tutaj zapraszam też, zostawcie suba. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.